Witam, tu Mister Bobru. Chciałbym Was zaprosić do obejrzenia takiego odcinka informacyjnego, w którym bym chciał Wam opowiedzieć, co tu się dzieje na moim kanale i co ogólnie ze mną się dzieje. Chciałbym Wam też zapowiedzieć konkurs, ale to pod sam koniec. Zaczynajmy. Bym nagrywał kamerkę jakąś, żeby pokazać Wam, że rozmawiacie z człowiekiem, a nie z jakimś w ogóle podszywającym się kimś. No ale niestety nie mam kamerki internetowej. Nie wiem, jak wam pokazać się. Więc nagrywam tak. Jak widzicie, nic nie dodałem tutaj. Nie mam na to kompletnie czasu. Prosicie mnie ciągle o jest prawda. No, ja próbuję go nagrać, ale odcinek no, musi być fajny. My już mamy z Grudzinem wszystko zaplanowane. No ale tak. Teraz Grudzina nie ma. Znaczy jest, ale nie może on teraz nagrywać. Z kolei później ja nie dłużę nagrywać. No i tak jest ciągle, nagraliśmy już trochę tego 9. odcinka. No ale do tego trzeba przygotowań. Naprawdę sporo przygotowaliśmy, mieliśmy mnóstwo budowy. No i co zrobić? Co tam jeszcze miałem powiedzieć z takich ważniejszych rzeczy? Crash. Nagrałem 20 parę odcinków. Dokładnie H25 mam nagrany. Zostało mi jeszcze 5-6 odcinków. No i kończę serię. Potem zacząłem wchodzić Wiedźmin 1 i co jakiś czas, co parę odcinków będę wrzucał też Ghostmastera. No i tak nadrabiłem z tych let's play. Raymana muszę dokończyć. Raymana mi się wydaje, że jeszcze 4 odcinki jakieś będą. Terraria. Niedługo nowy patch wchodzi, więc tego Grudzin jako wielki fan i zresztą ja też samo, nie przyznam wam się, nie będę was oszukiwał. Też planuję właśnie nagrywać. No i właśnie ten konkurs, o którym zaraz wam powiem. Co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? A właśnie, najważniejsze. Będzie codziennie przynajmniej jeden lub dwa odcinki Crasha, ponieważ chcę go wrzucić przed końcem wakacji. Bo chcę jeszcze zacząć przed końcem wakacji wrzucać Wiedźmina 1. No a to nie jest takie proste, bo trzeba nagrać, trzeba zrenderować, trzeba mieć miejsce dysku, trzeba mieć czas. No a ja w dodatku teraz mówiłem wam o remoncie, teraz w ogóle stacjonuje mój komputer gdzie indziej. Internet jest włączony przez tę taką śmieszną antenkę podłączaną do USB-ka. TP-Link coś tam. No i co wam mam powiedzieć? Remont niby miał, jedyny problem miał wnieść ten remont, no to to, że będzie komputer, że tak powiem, raczej let's play nie dowód nagrywać. No bo wiecie, hałas, remont i w ogóle. Okazało się, że ja też będę musiał uczestniczyć w tym remoncie, więc odcinki, ja jest prawda, no nie wiem, przychodzę do takich jakichś niemożliwych rzeczy, no nie wiem, co ja mam robić dosłownie, no bo muszę, będę teraz większość dnia spędzał na tym, że tak powiem, w moim mieszkaniu, gdzie będzie remont. Będę tam pomagał na pewno. A sprawdza, no nie wiem, Grudzień zawsze ma czas teraz rankiem. Czasami właśnie w okolicy 17, tak jak teraz nagrałem ten materiał. No i na pewno wieczorem, ale co wiecie, wieczorem to już wszyscy są w domu. Hałas jest. Rankiem jest najlepiej, a z kolei teraz rankami będę łaził i tam będę, wiecie, jakieś tam zieranie tapety, malowanie. No nie wiem, jak to będzie. Mam nadzieję, że wszystko się pogodzi. Ice Drafta spróbujemy nagrać wam na weekend. Wiem, że naprawdę zacząłem sobie jakby olewać to trochę, ale to wcale, to jest takie złudne, to po prostu jest złudzeń, bo ja Ice Drafta, bardzo się cieszę, że Ice Draft jest popularny. Przepraszam, trochę gardło mi boli. Bardzo się cieszę z popularności Ice Drafta. Nie zrobi mi się plącz. Ice Drafta. No i po prostu już smuć mnie, że nie mogę nagrywać. Znaczy, no mogę, ale moglibyśmy nagrać odcinek w pół godziny, machnąć byle jaki, ale jaka to by była radość z oglądania. Przygotowaliśmy wszystko. Powiem wam, zdradzę, że to co w 8 odcinku zapowiedzieliśmy, czyli że będziemy szli do wioski, to właśnie w 9 odcinku będzie penetracja tej wioski. Będzie bardzo ciekawych dużo rzeczy, będzie bardzo poważny motyw się rozwinie, ale bez spoilerów.
Kurczę, się nami sterowuje. To chyba wszystko, jeżeli chodzi o te moje informacje. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Jeżeli mnie zrozumiecie, to możecie mi łapkę w górę podesłać. Nie, naprawdę, musicie mnie jakoś zmotywować, bo strasznie ciężko jest teraz. No i nie dawam jakiś tam bajeczek, że mówił, że odcinek już właśnie się wrzuca, albo coś w tym stylu. Mówię, trasę teraz ładuję. Będę chodził remont, będę próbował coś nagrać. Crashę będę kończył, zacznę Wiedźmina. Ale Wiedźmin to będzie seria naprawdę epicka. Mówię, jestem fanem Wiedźmina i będzie świetnie. No i teraz przejdziemy do konkursu. Konkurs Terrarii polega na tym, że jakby to wam powiedzieć, musicie komentować moje odcinki Terrarii. W tych komentarzach, moje odcinki Terrarii, zabawy z Terrarią i odcinki do Kujina Terraria Legends. Bardzo chętnie zacząłem w tych komentarzach znaczy, że chcecie brać udział, czyli na przykład tam biorę udział, albo jestem chętny, coś w tym stylu. Jeszcze chętniej zacząłem łapki w górę na takim filmiku. To oznacza, że konkurs ma jakiś sens. No i oczywiście bardzo chętnie zacząłem subskrypcję. Kto będzie spełniał te wymagania? Im więcej spełni wymagań, tym większą ma szansę na wygraną. Wiem, że nie jesteśmy jakoś specjalnie popularni, ale mamy tam paru widzów. No i właśnie, zachęcam was. Musicie po prostu walnąć komentarz, walnąć łapkę w górę, no i zasubskrybować mniej do Dudzina, no to wam zwiększę wasze szanse na wzięcie wygranie. No nie wiem, o wiele. Ale jaka będzie nagroda? No to tak. Pierwsze nagrody takie, które na początek konkurs będzie ogólnie trwał i trwał, myślę. Pierwsze nagrody będą takie, o których dużo osób nas pytało, czy możemy z wami nagrać zabawy z Terrarium, bo jesteście jacyś tam fajni, podoba nam się wasza gra. No i kolejne fajne odcinki macie i my też chcielibyśmy tam wystąpić. No to mówię. Musicie komentować, łapkować, subskrybować. Przed kolejnym odcinkiem, jak już będzie patch 1.0.6, no to ja będę sprawdzał, kto tam komentarze wstawiał. Po tym, jak się zobaczy, kto komentarze wstawiał, zobaczę, ile jest łapek w górę i zobaczę, czy ten ktoś nas subskrybuje. Jeżeli tak, no to praktycznie automatycznie ja ląduję do niego wiadomość. Hej, witaj, Terraria, o tej godzinie, jeżeli ci pasuje, nie, to my się spróbujemy dostosować. Zapraszamy, będzie fajnie, i IP serwera, i IP Hamachi w ogóle Kujina. No i chyba tyle o konkursie. Konkurs z czasem się rozwinie, ja mam do rozdania jeden gift code do Terrarii, ale myślę, że to będzie dopiero, jak będę miał więcej widzów, na przykład jak będzie to z okazji 200 widzów, albo 500 widzów, zrobię taki mały konkursik. Nagrodą będzie Giftrot z Terrarii, albo właśnie... No, myślę, że Giftrot, bo mam naprawdę jeden. To był błąd przy moich zakupach, a błąd wyjdzie na moją korzyść, że tak powiem. I no nie będę wam już truł więcej. Powiedziałem, co chciałem. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Pod tym filmikiem też możecie pisać biorę udział. Ja wam dam linki w adnotacjach albo w opisie filmiku. Co do zasad, raczej zasad. Co do filmików, w których możecie komentować. Tak więc mam nadzieję, że mnie wysłuchaliście, bo to jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że spotkamy się niedługo w naszych odcinkach. Bardzo miło przyjmę każdego. Jeden wymagania to tam właśnie wygrana w konkursie. Bardzo miło by było, jakby ktoś miał mikrofon i no i oczywiście Terrarię. Dobra, mam nadzieję, że Kujin mnie nie zabije, że tyle gadałem. Miało być 3 minuty, a jest 10 ponad. No i chyba kończymy. No. Tak więc. Podejrzany. To się nie spełnił za mną? Chyba nie. Tak więc, do zobaczenia. Oglądajcie nasze materiały. Zachęcam do brania udziału w konkursie. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. No i chyba to tyle. Hej.